Tankujesz? Tak. Rosja prosił. Ale a ja muszę filtr wymienić od hydrauliki, bo coś gadał, że mu się zapala. To dobrze, że podjechałeś, bo ja miałem właśnie iść po niego. To idę po lampę. Nie podłączysz. Wymieniłem dwa filtry. Wymieniłem filtr od skrzyni biegów i filtr od hydrauliki. Z tym, że na skrzynię założyłem Donaldsona, a tu mam inny filtr. Dobra. Jeszcze dla porównania rozetnę sobie filtry i zobaczę, czy nie ma jakichś opiłków ze skrzyni. No i dobra, koniec dnia. Transporty podokopywane. Chłopaki się składają, czyszczą i wracamy na gospodarstwo. I co? Jeszcze Bogdan mógł przyjechać, nie? Ja nie wiem, czemu kurwa nie przyjechał. Mam rozebrane dwa filtry. Ten, co teraz oglądam, to jest filtr od skrzyni biegów. I tak sobie na niego patrzę, to jest czyściutki. Nie ma tu żadnych opiłków, nic nie widzę. Wygląda na to, że jest wszystko w porządku, że w skrzyni biegów nic się nie dzieje niepokojącego. Natomiast ten filtr to jest filtr od hydrauliki. I być może myślę, że to ta kontrolka była od tego filtra, bo on jest taki w szlamie trochę. Możliwe, że trochę wody jest w układzie. Załadunek księżyca po 2 miesiącach oczekiwania. Umowę tak skonstruowali, że przedłużyli sobie jeszcze o kolejne 14 dni termin odbioru, ale jakoś uprosiłem, żeby oddali to wcześniej, bo zawsze w tym miejscu stoi sortownia i sortujemy ziemniaki nie tak jak w tym roku na zewnątrz. Nikt nie spojrzał na to, że tam jest 2 miesiące termin odbioru, miało być odebrane do tygodnia czasu po podpisaniu umowy. Zostało około 400 ton jeszcze zboża do oddania. Co tu się stało? Trzeba wymienić. Mocy brakuje? Może przybędzie trochę, no. Ale nie, no, zassało go już, aż taki brudny jest. No. A mam taki, tylko nie przybędzie. A to dobre będzie. Ale nie będę widział. Tylko strzałkę trzeba dobrze tu widzisz. Dzisiaj robiliśmy wymianę oleju na 6422 oto godziny. I co, są jakieś popękane? No jeden jest. Który? A zaraz przyjedzie do nas. O, jedzie. Pojechał. Dobra, wymieniamy i go przypniemy w inny sposób, bo nie mamy tych zakurek już. Stawimy? Od razu? No, dobra, dawaj. Dobra! Dzisiaj jest plan, żeby jak najszybciej wyjechać w pole, w sumie tak jak codziennie. Także wymieniamy tylko pręta i tak na tą chwilę nic innego nie widać, co by nas niepokoiło, i zaraz jedziemy. A i tu jeszcze założymy sprężynę mocniejszą, tak jak u tego, jak u Sebastiana założyliśmy. 20 października, wjeżdżamy w fontanę, jeszcze rozkopanie będzie i w niedzielę ma być
mają być odbiory. Tak wygląda. Trochę jest komosy, ale nie ma jej aż tak dużo. Zobaczymy jak tam dalej. Sebastian jest pierwszy, Damian jeszcze tam. Ostatni szlify kombajnu i też zaraz wiemy. Chłopaki już pojechali kopią. Miało dzisiaj padać, na razie jest fajnie, tylko trochę pokropiło. Lucjan tankuje. Kuba z Pawłem pakują, tutaj jeszcze zostało nam trochę berniny. I nie mamy już skrzyni. Znaczy pakujemy w te stare skrzynie, żeby tutaj zabrać to z placu. Bo tu będziemy sypali dzisiaj fontanę na plac. Także musimy zrobić to miejsce. Mamy takie te stare skrzynie. Jeszcze je wykorzystamy, tam tutaj dużo nie potrzeba, może myślę około 15 skrzyń może będzie trzeba na wszystko. Ja za chwilę podjadę na pole, zobaczę jak to... Co? Nie! Fontanę. Zobaczymy. Co nam tutaj ta odmiana pokaże. Innowator mile zaskoczył. 52 tony. Montana 63. Bernina 62. Tak więc wyniki są dobre. Średnia też powinna być nie najgorsza. Chociaż jak wspomniałem, na niektórych klonach to była wydajność w granicach 24 ton. Pojechał Damian. No, będziemy sypać pierwszy zbiornik. Trochę nam pogoda wytrzymuje, to fajnie, bo mamy akurat w niedzielę dostawy do fabryki. To dzisiaj zaczniemy kopać. Ukopiemy i już będziemy ją kopać aż do końca, chyba że nam pogoda nie pozwoli. Ile wyszło skrzyń? Trzeba Pawła spytać, bo ja tylko przesuwałem i sypałem. Aha. Ale czego? Tego czerwonego? Nie, nie, teraz co berninę pakowaliście. To zaraz. Pierwsza przyczepa fontany przyjechała. Sypiemy na plac i mają zabrać te ziemniaki od nas w niedzielę. Mamy nakopać 400 ton. Jestem na polu, gdzie kopiemy odmianę fontana. Jest to odmiana prytkowa. Tutaj mamy tego 20 hektarów. Do transportu dzisiaj daliśmy 5 ciągników. Tak, 3 Magnumy, Puma 155 i John Deere 7430. Kopiemy od tamtej strony, co był innowator. Krój ci przywiozłem, to założymy od razu. Przywiozłem Damianowi krój, bo mu pęk. Wczoraj w sumie mu już pęk. Nie słyszę? Nie słyszysz? Damian, słyszysz? Nie wiem, na jakim on ma kanale. Będzie sypał, to mu założymy. Zaraz będzie pełny zbiornik. Kawałek już wykopali chłopaki. Na dwa kombajny to idzie. Gorzej jak na jeden przyjeżdżamy, a jeden stoi.
nawet samochód trochę umyłem. No, właśnie widzę, że... Troja ci przyrozumiał, na jakim kanale masz radio? Na 18 wszyscy przystawiliśmy. No, ja mówię, niech się nie odzywa, mówię co, obrazili się. Na 25, bo mi nie szumiało, ale im szumiało, nie wiem. Nie wiem, czy ten weźmiemy, czy ten mniejszy, bo ten jest z oryginału. A tamten taki trochę powyginany jest i tak się zastanawiam. Chyba ten, załóżmy, oryginalny może. Czuję, że udara nikt nie rzucił z powrotem. A, jest. A ktoś wyciągał? No bo go nie było, no. Nasadki nowe? Testujemy? No tak. Nie, nie wolno, Damian. Pudełko do wrócenia będzie, nie? Czy będziemy w pudełku trzymać? Nie, no w pudełku. W pudełku będziemy trzymać, zawsze będą nowe. No dobra. 19. Kto teraz sypie? Bogdan. A gdzie on? Na drugiej kursie pola. A mówiliście mu? Przecież. Jedzie. Tak kawałek jest. No to długie pole zanim dojedzie. Ale nie są tak zarośnięte. Myślałem, że gorzej będzie, co? No tak, tej strony jest trochę tego zielska, tak jak widzisz. Zawsze awaria ma. No, ja się boję, jak ten kombaj będzie wyglądał już pod koniec sezonu, kurczę. No nie mów tak. Nie mów tak. Jak za rok będziesz kopał, to będziemy musieli drugi kupić, żeby na części był. Dawce. Czekło czymś. Nie wiadomo, którego będę lepiej remontować. No. Pisał ktoś tam, żebyś mi nie dawał kombajnu, żebyś mi nie przyuczał, bo nic z niego nie zostanie. Pisał ktoś. No i miał, no. Rację miał. Czekaj trochę. Bo będzie bicie. Nie ma czujnika zegarowego. Jeszcze kawałeczek. Tak, który zachlapany. Nie, bo były ten. Kręcone się. Teraz żeśmy kręcili. Ręką żeśmy lepali. Zimno dzisiaj, co? Czy nie? Tam daj, uważaj. Daj. Zimno, no. Zobaczysz. Może by nie na trójce. Ej, chłopaki wysypują, widzę dwa zbiorniki na raz. Tam jest u Damiana, a tutaj u Sebastiana. No śmiało! Do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu, do przodu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze do przodu. Do przodu, dobra. Tu sobie stanę z boku. Do przodu. Dobra. Mieli na 18 tym ustawione, bo na... Siedeczko do przodu. 22 na 25 im szumiało. Chodź. I podjeżdża teraz Lucjan do wysypu. Damian wysypał. Teraz podjeżdża Lucjan pod Sebastiana. Tam widzę, Rafał już wjechał.
co się stało? Rozkopałem ziemniaki, tam jakieś małe ziemniaki. Dużo ziemi, dużo ziemi. No. No. Gala. No nie wiem, czy to gala, czy to jest. No nie wiem, ale dzisiaj tego wiemy to, tu. No tam się zobaczy. I ten filtr będzie musiał. Nie chodzi o to, że czasami lemiesz, kurwa, ci pierdolinie. Co małe przegoli mu koniec i on tak ma to ten filtr chyba. A tam by nie lgał? Nie. A to teraz nie już, czy nie? Jak lepiej wyjeżdżać? Którą stroną? Tamtą chyba, nie? No, tam zawsze było wyjeżdżane. Ale tam gdzie stoi teraz, bo tutaj nie ma błota, nie wierzę, a tutaj jest błoto i tam nabrał błota, nie? Tutaj Sebastian, tam Damian, a tam słychać w oddali Damian wysypuje. Tutaj trochę bardziej zarośnięte, ale nie ma tragedii. Tutaj nie ma tragedii, tak jak w porównaniu co kopaliśmy tego czerwonego, to tutaj jest zupełnie inaczej. Lepiej. Ziemniaki piątkowe kupujemy bardzo delikatnie, tak jak widać. Ziemię odciągniemy do samej góry na kombajnie, żeby ten separator jeszcze pierwszy wyrzucał jak najwięcej ziemi, żeby było jak najmniej obić. Że warunki są sprzyjające dzisiaj. Dobrze się kopie. Nie jest za sucho, jest akurat. Antena CB? Tam w środku to są, tam masz. A, to są płaskie klucze. Płaskie. Dziesiątka będzie? A ty w ogóle nie masz bata pod antenie. No zobacz. Złamał się. Jest taki bat tam, no ale... Wyjeżdżaliśmy tamtym wyjazdem, ale przejedziemy na ten. Wydaje mi się, że będzie mniejsze błoto wyciągane na drogę, bo muszą jeździć tutaj przy tym, przy brzegu, żeby nie nabierać na koła i tam będziemy wyjeżdżać. Tylko Marek przejedzie z tamtego wyjazdu, co był, na tamtym. Sprzątać i wszyscy muszą tym samym wyjeżdżać, bo on od razu drogę zamiata.
tej kawy nikaj nie ma, i nie znalazłem. Już przyjechał Wieltonem. Może Bogdan wziął, a nic nie powiedział. Masz Bogdan ten kubek z warsztatu? Pewnie, że mam, bo przecież kazałeś mi wziąć. A, bo nie wstałeś mi wcześniej i chuj wszystkim powiedziałem, żeby wzięli i nikt znaleźć nie może. To niech szukają. Tu zostało jeszcze jeden zbiornik. Będzie pełna. Ładnie chłopaki nadążają z transportem dzisiaj, także jest ok. Coś się stało Sebastianowi. Widzę, że wysiadł, podniósł zbiornik. Co tam? Zapchało się? Ale zakleszczył się? Muszę się ubrać. Musimy wymienić lemier, bo się urywał. Imbusy i siedemnastki. Siedemnastkę biorę na grzechówkę płaską. Najlepiej, najwygodniej jest. I imbusy, tam był chyba ósemka. Ale wezmę kąpiel. Trzeba będzie jeszcze wyczyścić. Działamy. Gdzie go złapałaś? Ja zawsze wie, kiedy mam zepsuć. Jak przyjeżdżam, ja zawsze jak przyjadę, to zawsze coś popsuję. Jak nie Sebastian, to a, pęk ci! No, dobra, Kuba. Nie no, trzeba iść po gumę. Co, będziemy leżeć? Ale gumy chyba nie ma w busie, ale jest ten dekturka. Dekturkę weź. Widziałem, że ten. Co? Widziałem, że na warsztacie jest guma, kurczę, nie wsadziłem. Ktoś wyciągnął? Tam jest dektura u góry. Rura się trochę zgięła. Trzymaj. Zgięła się rura? Trochę, da. Na środku musiała się zgiąć. Trochę tak, ale nie ma tragedii. Masz? A nie wiem, kto wyjął ten dywanik z tego samochodu i go nie włożył. Pewnie Damian. Na pewno. Bo on najwięcej awarii łapie. Niech napisze w komentarzu, czy wyjął dywanik. No, pod filmem. Sprawdzasz, czy ogląda? Ogląda. To co on ma robić, co nie? Chyba wyczyścimy. Mogłeś nie wkładać. Co? Dobra, już nic. Mogłeś nie wkładać. Dajcie lemierz. Daj lemierz lewy. A masz klucze? No, 17. Masz. Ja pierwszy. To muszę trzymać. Lemierz rozkręcony. Co tam masz? No tak. Do czego? No to jest ten, co się wkłada u góry. No ja wiem, że do góry się go wkłada. A. Proszę bardzo. Chciałeś pracować na serwisie, no to pracuj. Tak, tak. Kurwa. Trzymaj. Szybko łapkę. Tu mam
uszkodzony na wierzch. A tam już zakładamy nowy. Na drugiej taśmie to jest pierwsze, nie? Takie, co to jest wycięcie, takie co mają tą fazę, wycięcie takie na końcu, nie? No, no. Coś mi zakładali nowe, nie? No to już ten się wytarł. Kręcić się kręcą, tylko że po prostu guma już się wytarła, nie? To ostatnia próba, nie? Ja ten wałek zaniosę. Dobra, lemiesz tutaj do skrzyni. Busy na miejscu. Jeszcze tylko grzechotkę Kuba przyniesie. Tam tylko 24, tak. Trzeba tę gumę włożyć do tego busa, widzisz. Tamta guma byłaby lepsza. Proszę. A jeszcze jest ta pianka taka. Ta pianka w ogóle jest fajna. Pieszczura. No, wygłoszenie robi. Widziałem dzisiaj, że już sobie ją trach. Nie, bo ona nie jest taka droga, to fajnie. To nawet, żeby kupić, żeby tak, wiesz, coś, coś się robi, żeby zarzucać, nie? Ale przynajmniej cieplutko w plecu. No. W ziemi, co nie? Nie chcę wstawać. Dobra, w ogóle jedziemy. Co? Gdzieś nie ma czujnika, bo jak my zawsze drzwi zamykamy, nie? Nie, nie wiem, właśnie, patrz. To może być. A, tu. I światło się tutaj zapali. Nie, nie trzeba będzie zamykać, tylko pyk. Nie, to są styki jakieś, co przewodzi prąd na ten. Nie wiem, co to jest, dobra. Awaria usunięta. Zaraz Sebastian startuje. A tu już mamy kolejną. Kolejny kurs Wieltonki z 7240 Pro. Elegancko. Kawałek już mamy wykopane tutaj, tak jak widać. Ładny zagon już jest. Jadę teraz na gospodarstwo. A Rafał już tutaj czeka. Także transport daje radę bez problemu, bo sypiemy ziemniaki na plac. Czyli jest szybki rozładunek, to też jest ważne właśnie. Nie zaczęło padać to jak zapowiadali, ale na razie tylko tak lekko kropi, to nie ma tragedii. Wyjeżdżamy tutaj w tym miejscu z pola i od razu sprzątamy drogę po wyjechaniu, jak ciągnik wyciągnie jakieś błoto. Tu wybrałem takie miejsce najlepsze, gdzie jest najmniej błota, na razie nie ma tragedii. I Lucjan już tutaj jedzie, zaraz będzie wyjeżdżał. Będę musiał stanąć. Bo jedzie ciężarówka. Tu mamy tak trochę trudniej, bo jest ruch. Na innych polach nie mamy w takiej drodze ruchliwej problemu. Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze jeden jedzie. Wolne, możesz jechać, Lucja. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że jak mamy... W takiej drodze to się błota zbiera na drodze zaraz. Pole przy drodze. Obiad wiozę. Możemy się zatrzymać w jednym miejscu. Zaczęło trochę padać. Tylko się nie pozderzajcie. Widzisz, jak do jedzenia wszyscy szybko ten jadą.
będziemy rozdawali obiady.